tym sezonie remis, było zwycięstwo, przyszedł czas na pierwszą porażkę. Jak ocenisz dzisiejszy występ? Wydaje się, że graliśmy dobrą piłkę. Przeciwstawiliśmy się Jagiellonii naprawdę walką, przygotowaniem taktycznym, przygotowaniem motorycznym, piłkarskim. No ale nic z tego nie wyszło, bo nie mamy punktów, także nie ma jakichś powodów do zadowolenia. Po prostu wracamy z zerowym kątem i musimy szybko się zregenerować na mecz piątkowy. Jak z waszej perspektywy wyglądała kluczowa dla meczu sytuacja, czerwona kartka dla Buchala? Spodziewaliście się tego po tej zmiany decyzji VAR? Widziałem, że negocjowaliście też sędzią o to, żeby wrócił do faulu na Zdenku Ondraszku. No tak, wydaje się, że Zdenek był ewidentnie faulowany. Niestety sędzia podjął inną decyzję. Poszła kontra Jagiellonii, gdzie też Zdenek leżał i piłkarze Jagiellonii nie wybili piłki, a później jak my chcieliśmy grać piłkę, no to sędzia przerywał spotkanie, jak leżał piłkarz Jagiellonii. No trochę nieprzyjemna sytuacja, trochę kontrowersji jest, no ale decyzja została podjęta. Przegraliśmy spotkanie i trzeba to przyjąć. Mimo gry w 10 w dużej mierze prowadziliście grę w końcówce meczu. A taki był plan? Czy to po prostu Jagiellonia ograniczyła się do tego, żeby wyjść na was z kontrą? No oczywiście wiedzieliśmy, że nie mamy nic do stracenia. Musieliśmy zaatakować, nawet jeśli graliśmy w 10 i próbowaliśmy naprawdę, zepchnęliśmy Jagiellonię trochę do obrony. No ale zabrakło sytuacji, zabrakło bramek, także no, duży niedosyt. Właśnie tak to, tak jak powiedziałeś, trochę wygląda, że dobrze gra się do pewnego miejsca, ale brakuje tych takich konkretnych sytuacji pod bramką rywala. A jest okazja znaleźć na to remedium przed następnym starciem? No bardzo byśmy chcieli znaleźć. W poprzednich meczach tych sytuacji stuprocentowych stwarzaliśmy kilka. Dzisiaj w pierwszej połowie też dochodziliśmy do 20-16 metra i zabrakło tej kropki na D. Musimy nad tym na pewno popracować. Długa podróż przed wami, będzie czas na przemyślenia? No na pewno tak. Na rozmowy, powiedzenie sobie, co robiliśmy dobrze, co robiliśmy źle. No i już jutro będziemy się regenerowali i przygotowywali na kolejny mecz.